Co to jest miglans? Miglans to jest taki łobuz, taki bystrzacha, który trochę się lubi migać od roboty i taki, no taki trochę wesołek. Znaczy to jest pozytywne, nie? Bo hahar to jest negatywne, nie? A miglans to jest taki, powiedzmy, jeszcze trochę z kloszarda, trochę z takiego właśnie bystrzachy, który potrafi i migać się od roboty, ale się tej roboty nie boi. Nie? A, miglans to jest taka osoba, która, która się chyba nie do końca wywiązuje ze swoich obowiązków, chyba tak bym powiedziała, która trochę kombinuje. No tak się chyba mówi u nas w domu, kiedy się mówi o ojtyś, to jest taki miglans. No właśnie, jeżeli się coś nie wywiązało do końca, kombinowało, takie kombinaterstwo, to takie miglancowanie. Miglans jest to osoba, która ma charakter takiego labiranta. Czy mamy w powiecie tarnogórskim jakichś znanych miglanców? Mamy znanych miglanców, lawirantów, mamy też miglanski i lawirantki. A jakiś przykład mógłbym podać? A nie, przykładów nie będę podawał. O kurczę, mam z tym problem. Kogo bym miała określić jako takiego miglanca? Nie no, tak żeby aż tak bardzo kombinował, no nie wiem, teraz nikt mi nie przychodzi mi do głowy. Wszyscy są jacyś tacy, nie wiem, bardzo ambitni, więc nie kojarzę z miglancami. No, znaczy się siebie przede wszystkim. Siebie przede wszystkim, bo no, zawsze mi to mówili, że jestem miglant, nie?